Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem z żadnej gierki. To nie jest Fortnite, to nie Minecraft, to nie Brawl Stars, to żadna z tych gierek. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy tworzyli walentynkę. Dokładnie tak i teraz ktoś z was z pewnością napisze: Farada, ty jesteś taki stary koń, a będziesz tworzył walentynkę. Po pierwsze, nie liczę godzin i lat, to życie mija, nie ja. Tak ci mogę zaśpiewać, jeżeli tak napiszesz. A po drugie, mój drogi przyjacielu, dostałem wyzwanie od Epic Games, że muszę stworzyć walentynkę w stylu Fortnite'owym. Z racji tego, że JJ-ka jest moją narzeczoną, no to postanowiłem, że dla niej stworzę tą walentynkę. Jak dobrze wiecie, JJ-ka utożsamia się w Fortnite'cie z bombowymi barwami, a ja utożsamiam się z paluchem rybnym. Więc musimy te dwie postaci dzisiaj połączyć w jedną spójną całość. Buzi, no i stworzymy jakąś ładną laurkę. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawcie łapeczkę w górę. 20 tysięcy łapek do końca tego dnia i tworzę drugą laurkę. Dlaczego by nie? Nie, laurki to są na urodziny, imieniny, tak? A tym my robimy walentynkę. Aha, dobra, wszystko już jasne? Zostaję łapeczkę w górę, bo jeżeli nie zostawisz łapki w górę, no to nigdy nie będziesz miał swojej walentynki. To jest takie smutne. Ale prawdziwie, zobaczcie, nawet taki brzydki paluch rybny z dużymi oczami znalazł taką piękną Bright Bomberkę z Lamorostem. Zobaczcie, jak z nich tętni miłość. Dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku plan na walentynkę, chciałem powiedzieć, laurkę, jest taki, że zrobimy ją trójwymiarową, taką 3D, że jak JJ-ka ją otworzy, to tam tak się wysunie takie serce, a na tym sercu będzie wierszyk związany z paluchem rybnym i bombowymi barwami. Także taki jest plan na dzisiejszy odcinek, więc zapraszam do oglądania. Oczywiście chciałem wszystkich zaprosić do mojej drużyny, ponieważ mamy już prawie 5000 osób w drużynie, a każda osoba, która dołączy do mojej drużyny, zgarnie z pewnością jakieś darmowe nagrody w Fortnite, więc klikajcie w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i dołączcie do The Forel Teamu. Swoją drogą też Pixie Shop odwiedźcie po odcinku, bo przekozackie koszulki tam znajdziecie. Zabieramy się teraz, moi drodzy, za pracę. Co potrzebujemy do dzisiejszej pracy? Takie oto flamastry, żeby pomalować. Przed chwilą byłem w Empiku, dopiero co wróciłem. Mamy godzinę prawie 21. Takie mazaki kupiłem. Ołówek, klej w sztyfcie, skalpel. I teraz wystarczy naszkicować nasz projekt, później narysować go markerem, pokolorować. No i zajmiemy się następnie tym trójwymiarowym sercem. Zaczynamy! Jak widzicie, moi kochani, przygotowałem sobie prędzej szkic. Tutaj mamy palucha rybnego, tutaj mamy panią bombowe barwy. Narysowałem je, naszkicowałem ołóweczkiem, żebym mógł sobie coś wygumować, ale zapomniałem, że nie kupiłem gumki. Także ewentualnie, nie wiem, palcem? Też nie pójdzie. Dobra, moi drodzy, zaczynamy obrysowywać. Otwieramy sobie nasz mazaczek. Mamy... Aha, to jest gruba końcówka. To zacznijmy od chudej końcówki i zacznijmy od palucha rybnego. Musimy zrobić pierw konturówkę, więc lecimy. Tutaj poleci jakaś ładna muzyczka, a wy oglądajcie. Nie no, kółka będą najtrudniejsze, ja wam mówię. Kółka to jest moja odwieczna zmora, ale w miarę dobrze poszło. Dobra, mamy oczy palucha rybnego, nice. Dobra, głowę już mamy, teraz lecimy z szyją. Muszę obracać tak kartkę, bo mi wtedy się o wiele, wiele łatwiej rysuje. No i moi drodzy, zaczynamy kończyć naszego paluszka. Tak wygląda naszkicowany paluch rybny, jest przecudowny, już nie mogę się doczekać, aż go pokololuję. I powiem wam, że kurde, naprawdę wyszedł dobrze. Myślałem, że gorzej go odbije, fajne te paluszki. Jestem zadowolony. Tutaj troszeczkę oko zepsułem, ale dobra. Nieważne, zaraz to naprawię. O, teraz już w ogóle prawie nie widać. No to teraz czas na Bright Bomberkę. Tutaj no niestety, moi drodzy, mamy nieco więcej szczegółów i boję się, że ten marker będzie za gruby i że ona brzydko wyjdzie, ale... Zaczynajmy. No tak jak myślałem, troszeczkę ten mazak jest za gruby, no ale mam nadzieję, że finalny efekt wyjdzie spoko, w miarę.
No i moi drodzy, ostatnie detale. Powiem wam tak, za dużo takich małych, ciasnych detali miała ta Bright Bomberka, a ten mazak niestety był za gruby. No nie przewidziałem tego, bo z racji tego, że mało w życiu rysuję, kiedyś za młodu coś tam troszeczkę się szkicowało, rysowało, ale teraz, ostatni raz rysowałem w ten sposób z 10 lat temu, w miarę spoko wyszło, ja jestem generalnie zadowolony, teraz wystarczy to tylko pokolorować, no i to będzie nasza, że tak powiem, laurka, przepraszam, walentynka. Dobra, zabieram się za malowanie palucha rybnego i powiem wam tak, będę potrzebował na pewno dwa razy zielony do jego ubrania, czyli troszeczkę na cienie i troszeczkę na podstawowe elementy. Żółte usta, pomarańczowy paluch rybny, to będzie chyba na jego czapeczkę i nie mam brązowego. Kurczę, najgorzej, ale zaraz coś wymyślę. Okej, troszeczkę ciemny jest ten kolor, no ale już trudno. Bardziej czerwonawy niż pomarańczowy, no ale trudno. Chyba, że mi się tak wydaje po prostu. Co sądzicie? Chyba git, nie? Bałem się, że będzie za ciemny, ale to powiem wam, prawie ten sam odcień, więc jest git. No, ubranie nieco się różni, ale chciałem zrobić bardziej zielone niż niebieskie, bo w gierce w sumie jest takie bardziej morskie, a to jest mega niebieski mocno na figurce. Dobra, lecimy dalej. Gitara, no to zostały nam tylko i wyłącznie brązowe elementy. Z racji tego, że brązowego nie mamy, no to trzeba być jakiś inny kolor użyć i mam nadzieję, że i tak będzie pasowało. Jak widzicie, palucha rybnego mamy już skończonego, wyszedł spoko. To nie jest brązowy, tylko bardziej taki kremowy, ale wyszło w skali od 1 do 10. 10, dajmy 10. Do Bright Bomberki będę potrzebował chyba 2, 4, 6, 8, 9 różnych markerów, bo nie potrafię na chwilę obecną oszacować, jaki kolor będzie mi potrzebny. Dokładnie. No dobra, zabieramy się do pracy. Let's go. Dobrze, moi drodzy, jakieś pół godziny minęło i tak wyglądają nasze finałowe prace. Bright Bomberka. Twarz, nie jestem zadowolony z tej twarzy, no ale oszukał mnie mazak. Ale wyszła jako tako, jestem zadowolony. Dajcie znać w komentarzu, która postać lepsza. Paluch rybny czy Bright Bomberka. W drugim etapie tworzenia naszej walentynki potrzebujemy jakąś czerwoną kartkę z bloku technicznego lub różową. Kartkę w kratkę. Ale ja nie mam zszyto w kratkę. Mam pomysł. Wydrukujemy kartkę w kratkę. Jak tak kiedyś robiliście, no to zostawcie łapkę w górę. Absurd. Link do filmu oczywiście, którym się inspirowałem, macie w opisie. Być może kiedyś ktoś z was będzie chciał sobie zrobić taką walentynkę. Wbijajcie w opis, tam macie wszystko dokładnie narysowane i pokazane, jak to zrobić. No i ostatnia kreska, tak mniej więcej wygląda gotowy szkic. Teraz po tych liniach musimy równiutko skalpelem przejechać. No i nasze serduszko prawdopodobnie będzie trójwymiarowe. Serduszko zrobimy sobie po prostu różowe. Teraz musimy kartkę złożyć na pół, z tego co rozumiem. Najgorsze jest to, że mam tylko jedną kartkę i to może być one way ticket. Przykładamy linijkę albo coś podobnego do linijki. W moim przypadku jest to blenda na lampę i tniemy wzdłuż linii. Tylko po tym, co narysowaliśmy. Okej, moi drodzy, po godzinie czasu udało mi się zrobić coś takiego. Tak wygląda kartka. Kiedy ją otworzymy, wyjeżdża takie trójwymiarowe serduszko. Nie miałem pojęcia, jak to zrobić i troszeczkę źle oszacowałem proporcje, bo teraz ten obrazek mi się tu niestety nie mieści i zrobimy to na odwrót. Zrobimy to w ten sposób, że tak będzie wyglądała nasza walentynka. Kiedy się ją otworzy, to tu wyjeżdża serce i tu będzie wierszyk, a tutaj jeszcze jakieś za chwileczkę dodamy serduszka, miłostki. I love you i w ogóle. Nie, zobaczcie, widzowie, rewelacja. Normalnie nikt by się nie powstydził takiego serduszka. Kurczę, teraz to mi się podoba ta walentynka. O, pięknie. Tak jak pani w przedszkolu mówiła, dawaj na rogi, bo inaczej odpadnie. Także daliśmy już na rogi, teraz ładnie to przyłóżmy.
Przypomniałem sobie, że w szkole uczyliśmy się jakiegoś takiego wiersza Marii Konopnickiej, który nazywał się Tęcza, a jak dobrze wiecie, bombowe barwy no to jest połączenie osoby z tęczą, więc postanowiłem, że troszeczkę sobie ten wierszyk zmodyfikujemy i będzie brzmiał on tak, słuchajcie. Uwaga! A kto ciebie śliczna tęczo, siedmiobarwny pasie, wymalował na tej chmurce, jakby na atłasie? Słoneczko mnie wymalowało po deszczu, po burzy, pożyczyło sobie farby od tej polnej róży. I tak jak ten paluch rybny nie może żyć bez wody, ja nie chcę nigdy grać bez moich barw bombowych. Brawa! Okej, moi drodzy, wydrukowałem już nas wierszyk, stwierdziłem, że jednak na tym serduszku głupio będzie go zamontować, ponieważ zasłoni całe serduszko i cały urok zniknie. Więc postanowiłem, że zamontujemy je gdzieś tutaj. Jak tworzy się, bo to będzie wystawało takie fajne serduszko. I tu tak jeszcze jakieś, nie wiem, dodam efekty specjalne w postaci serduszek. Będzie cud, miód i orzeszki. Powiem wam tak, JJ-ka zakocha się na nowo po raz drugi. Jest. No, trzeba lepiej to przykleić, bo jeszcze odleci i będzie po miłości. Chciałem poruszyć jeszcze jeden ważny temat, moi drodzy. Kto z was, przyznać się teraz bez bicia, w życiu polizał taki klej? Chyba każdy w podstawówce lizał ten klej, bo każdy był ciekawy, jak to smakuje. Nic się nie zmieniło. Moi kochani, chciałem wam zaprezentować moją własną, ręcznie zrobioną walentynkę dla JJ-ki. Tak ona się prezentuje, paluch rybny i bombowe barwy. Kiedy tą walentynkę otworzymy, to wyskakuje trójwymiarowe serce. Spójrzcie, jest faktycznie trójwymiarowe. A tutaj ukazuje się nasz wierszyk. I tutaj trzeba coś dopisać jeszcze. Farel i JJ-ka 2K21. Ale to już Justyna dopisze, no bo ona ładniej pisze. Justyna, mam coś dla ciebie, ale na samym początku chciałem ci powiedzieć, że nieważne co zobaczysz, kochaj mnie dalej. Aha, i tutaj musisz na początku napisać dla JJ-ki, bo ty ładniej piszesz. Napisz. Serio? Tak. Dostaję walentynkę i muszę jeszcze sobie napisać, że to dla mnie? Tak, musisz napisać, żeby nie popsuć tego całego efektu. I proszę, proszę, dla ciebie laurka ode mnie. Walentynka, sorry, walentynka. Co to jest? Co to jest? Paluch. Paluch rybny. Dlaczego paluch rybny? No bo ty masz skina w Fortnite palucha. I... ja mam Bright Bomberkę. Tak, pokaż, pokaż, ładnie widzą. Pochwal się. O, zobaczcie, jaka ładna. Ale miłość. Jak to jest tak ten, rysunkowo zrobione, tak jest. Bardziej komiksowo, cartoon, cartoon, serduszka są, więc będziesz zauroczona z pewnością. Joystick, ty już możesz się uspokoić, to jest zauroczony, jesteś taki, tak? Joystick, zobacz. Ciebie tam nie ma, akurat no. Ciebie tam nie ma. Piękne, nie? Tak, to teraz możesz otworzyć i zobacz, co się dzieje w środku. Uciekaj. Czekajcie, zobaczcie na te serduszka, na to serduszko, zobacz. Przepiękne. Dobra. No, to jest ładne, ale... Piękne, nieważne, nieważne. Uważa. Źle otworzyło oczywiście, z drugiej strony, nie? Co? Mogę nawet jeszcze otwórz. Uwaga. Tak, otwieraj. Trójwymiarowe serce, piękne. A kto ciebie, śliczna tęczo, siedmiobarwny pasie, wymalował na tej chmurce jakby na atłasie? Słoneczko mnie malowało po deszczu, po burzy, pożyczyło sobie farby od tej polnej róży. I tak jak ten paluch rybny nie może żyć bez wody, ja nie chcę nigdy grać bez moich barw bombowych. Dokładnie tak! Przepiękna! Ty to samo wymyśliłeś? Tak. A, na pewno nie! Nie, no to jest wiersz Marii Konopnickiej, ostatnie 3-4 linijki zmieniłem. Ej, piękne. Ale współpracowaliśmy razem z Marią Konopnicką, no nie, ale chciałem popsuć tego wiersza. No serduszko jest piękne, no 2 godziny widzowie, więc tutaj chyba buziak się należy, co? Dziękuję. Dajcie znać, czy chcielibyście dostać taką walentynkę. No to jest przecudowna. A, jeszcze musisz teraz w środku później podpisać datę, od kiedy dostałaś ode mnie to, żebyśmy pamiętali, w jakim roku to było. No to jest pierwsza i ostatnia. No, nigdy nie dostałam walentynki od Krystyny. Ale własnoręcznej. No. Także, moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. JJ, chyba się podobało. Podobało. Pamiętajcie, dołączajcie też do mojej drużyny DFRL Teamu, aby zawalczyć z innymi drużynami o nagrody. Link oczywiście do drużyny macie w pierwszej miejsce w opisie tego filmu. Ja z wami się już żegnam i widzimy się o godzinie 12 na live. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.